Serdecznie Was witamy, Anna Musioł i Małgorzata Sztelar-Furmaniuk. Już dzisiaj luty, witamy Was strasznie pięknie, za 2 tygodnie są walentynki, ale o tę kapkę później. Dzisiaj my są, Aniu, gdzie? No, moi rozstąpili z tym odcinkiem, my czekali, bo liczyliśmy, że telewizja OX zrobi taką już telewizję interaktywną, żeby dzieci mogli aj poczuć zapach miejsca, w którym my są. No ale jeszcze my się nie doczekali, także pomału, pomału, już my Was wzięli do chlebowej chaty w Górkach Małych. No, żałujcie, że nie czujecie jak tu od rana, od samiśkiego rana chlebem wonią. Duje na polu strasznie halny, śnieg powoli taje, także dojechaliśmy tu bezpiecznie. Za chwileczkę idziemy na jakieś śniadanie, a zanim to śniadanie, to poskładamy Wam też życzenia. Także zaczynamy. W tym tygodniu urodziny obchodziła Anna Kochuc-Koniakowa. W dniu Twych urodzin życzymy Ci wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Pogodnych dni, pełnych szczęścia i miłości. Niech każdy nadchodzący dzień będzie lepszy od poprzedniego. Radości i wiele błogosławieństwa Bożego życzą chrzestni z rodzina. 3 lutego urodziny ma Mateusz Bobek ze Skoczowa. Życzymy Ci, aby wszystkie plany, nawet te wydające się abstrakcyjne, udało się zrealizować. Szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia będą realne. Zdrowio, które pomoże w ich realizacji. Pieniędzy, bez których nawet te największe są niczym. I przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić. Koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. A teraz o uwagę prosimy panią Jadzie i Leszka ze Brzydowic. Urodziny ma moja teściowa, to okazja wyjątkowa. Niech więc zdrowie dopisuje, kasy nigdy nie brakuje. A dla teścia, dla równowagi, życzenia przede wszystkim rozwagi, by zawsze o żonie pamiętał, kawę pyszną podawał i czułe słówka szeptał. A tak na serio, drodzy teściowie, życzę wszystkiego, czego tylko życzyć mogę. Zdrowia, radości i mnóstwa miłości. Spokojnych lat w szczęściu do późnej starości. Tego życzy zięć Przemek z rodziną. 5 lutego urodziny będzie świętować Janina Gawla z Kiczyc. Najlepsze życzonka, moc zdrowia i słonko, humoru dobrego, życia kolorowego i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń. Koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. Z okazji 50. urodzin dla pani Doroty Wołos z Goleszowa kiero swoje urodziny będzie obchodzić 4 lutego. Wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, radości, spełnienia wszystkich marzeń na niwie osobistej i zawodowej. Niewyczerpanych pokładów energii, pełnego portfela oraz dni pełnych słońca i miłości. Życzy koleżanka Gosia z córką. Jeszcze mamy 2 życzenia od Ślimoków do swoich koleżanek i kolegów. Pierwsze z nich do pani Ewy Haratek z Bażanowic. Kiero urodziny ma 5 lutego. Dziś słońce zawitałoby promykami bukiet Ci dać, tak ciepły i słoneczny w uśmiech serca przybrany. Szczęście w nim schowało, by radość Ci dawało. Niech miłość też w nim bywo, byś była szczęśliwa. Dziś Twój dzień, więc niech dobrze zacznie się. I jeszcze raz Ślimoki życzą, teraz o uwagę prosimy, panią Krystynę Ferwecką z Harbutowic, kiero miano będzie obchodzić 9 lutego. Z okazji urodzin życzymy Ci samych szczęśliwych dni w życiu. Niech łzy smutku nigdy nie spływają po Twoich policzkach, a radość niech przepełnią Twoje serce. Życzymy Ci dużo zdrowia, radości, uśmiechu, pogody ducha, miłości najbliższych, wspaniałych przyjaciół, spełnienia najskrytszych marzeń, oczywiście na turystycznych szlakach. To już były wszystkie życzenia, które my dziś dla Was narychtowali, które wysłali nasi słuchacze. Dziękujemy ogromnie Państwu Dudysom, którzy zaprosili nas do chlebowej chaty w Górkach. Przychodźcie tu, choć nie mają za dużo wolnych terminów, ale może się Wam uda coś załatwić. Jakbyście chcieli, dołączyć do jakiejś innej grupy, zobaczyć jak wygląda droga od ziarenka do bochenka, albo skąd się bierze miód o ciężkiej pracy pszczelego roju. Takie i inne rzeczy można się tu dowiedzieć, bo cały czas się rozbudowują, jest i młyn, i piekarnia. I jeszcze coś tam my widzieli, nową jakąś budowlę, także twórcie tu coś jakaj dzieje, jakżeście tu już chociaż rozbyli, przyjdźcie zaś, bo na pewno już od tego czasu jest coś nowego. A Was wszystkich pięknie pytamy, co byście nam wysyłali swoje życzenia. Jak chcecie, możecie ich sami nawet nagrać i filmik dołączymy do naszego koncertu. Także zachęcamy. Nasz mail życzenia@ox.pl. Wiecie co, mamy jeszcze jedną informację do Was. Walentynki.ox.pl.
To jest taka platforma, na której możecie składać, posyłać specjalne życzenia walentynkowe. My się też będziemy przygotowywać, bo posłuchajcie, tam można zdobyć fantastyczne nagrody. Ja ci chyba, Gosia, poślę walentynkę, żeby... No to posyłaj, pójdziemy na dobrą kolację. Także mam nadzieję, że Jacek też nam poposyło. I wszyscy, wszystkim, także słuchajcie, będzie losowani, będziemy wybierać najpiękniejsze życzenia. Pamiętajcie o tym, żeby zaglądać na OX-a, poślijcie te życzenia, a potem będziemy się już gościć i miłować, bo w sumie walentynki od tego są. Aniu, na dzisiaj to już pomału wszystko, jeszcze mamy oczywiście dla Was muzyczny prezent. Oczywiście i tym razem zespół, kiedy już co prawda w tym składzie ze sobą nie grywo, ale swego czasu chłopcy z Trójwsi robili bardzo fajną muzykę w tym składzie, także mam nadzieję, że się będzie podobać zespół Free Village. Do widzenia za tydzień. Do widzenia. Co w sobie kryje, nie mów nic, nie bój się, to cię nie zabije. Nie płacz już, to tylko było złudzenie, tak szybko jak ja zniknę, zniknie po mnie wspomnienie. Nie płacz już, to tylko było złudzenie, tak szybko jak ja zniknę, zniknie po mnie wspomnienie. Odejdź, zamknij za mną drzwi. Uwierz, że ty i ja to już tylko mi. Nie płacz już, to tylko było złudzenie. Tak szybko jak ja zniknę, zniknie po mnie wspomnienie. Nie płacz już, to tylko było złudzenie. Tak szybko jak ja zniknę, zniknie po mnie wspomnienie. Nie płacz już, to tylko było złudzenie. Tak szybko jak ja zniknę, zniknie po mnie wspomnienie. Nie płacz już, to tylko było złudzenie. Tak szybko jak ja zniknę, zniknie po mnie wspomnienie. Pozwól mi powiedzieć, że ja nie żałuję. Za wszystko, co było, bardzo ci dziękuję. Nie płacz już, to tylko było złudzenie. Tak szybko jak ja zniknę, zniknie po mnie wspomnienie. Nie płacz już, to tylko było złudzenie. Tak szybko jak ja zniknę, zniknie po mnie wspomnienie.